Aby wyraziście zaprezentować miasto, podejmuje się szereg działań, które mają na celu wydawanie prospektów, folderów, książek, informatorów turystycznych oraz gospodarczych. Zamieszcza się informacje o mieście w czasopismach, pismach prestiżowych, gazetach lokalnych i ogólnokrajowych, a nawet w prasie zagranicznej. Ostatnio magistrat wydał kilka ciekawych pozycji książkowych. Wydaliśmy ostatnio 3 wspaniałe publikacje dotyczące miasta Lubania, a najważniejsze w tym wszystkim jest to, że większość z nich została napisana przez lubańskich autorów. Pierwsza publikacja, która została wydana w miesiącu maju, dotyczyła kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętej Trójcy. Autorami są pan Janusz Skowroński i pan Andrzej Wilk. Publikacja dotyczy oczywiście samej parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy, jak też bardzo szeroko omawia samą instytucję Kościoła. Druga publikacja, która została wydana w miesiącu czerwcu, to są Ulice Lubania, autorstwa pana Janusza Kulczyckiego i pani Barbary Grzybek. Jest to publikacja, która jest tak naprawdę ewenementem w naszej takiej lokalnym wydawnictwie, dlatego że opowiada o losach naszych ulic lubańskich, w jaki sposób one się zmieniały, w jaki sposób ich nazwy się zmieniały. Myślę, że to jest takim odzwierciedleniem właśnie tej naszej rzeczywistości, w której żyliśmy i bardzo interesująca dla osób, którzy mieszkają w tym Lubaniu i tam, gdzie te ulice oczywiście zmieniły się. Trzecia publikacja to jest pomysł na przewodniki miasta. Jest to część pierwsza, Zabytki Lubania. Ta część opowiada o wieży trynitarskiej i oczywiście też o kościele Świętej Trójcy. Autorem jest pan dr Łukasz Tekiela. Tak jak wspomniałam, jest to pierwsza część. Chcemy, aby ukazały się w najbliższej przyszłości kolejne części, które będą dotyczyły naszych zabytków lubańskich, czyli Domu Solnego, Murów Obronnych, Ratusza, Wieży Brackiej i tak dalej, ale też chcemy, aby cykl ten zamknęły zabytki, które już nie istnieją i oczywiście zabytki przemysłowe. Te wszystkie publikacje są do kupienia w informacji turystycznej, do której bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że ceny są praktycznie bardzo przyjazne dla każdej kieszeni, a tego typu wydawnictwa warto też mieć u siebie w bibliotece. Promocja to również gadżety miejskie. Nie zapominamy o osobach, które odwiedzają nasze miasto i o potencjalnych turystach również, ale najważniejsi są dla nas nasi mieszkańcy Lubania, którzy z pewnością zachowaliby dla siebie, dla przyszłego pokolenia jakieś drobnostki, gadżety, które miasto wydało. W ostatnim czasie wydaliśmy bardzo wiele gadżetów, mniej lub bardziej wartościowych, powiedziałabym praktycznie na każdą kieszeń. Wszystkie one są do nabycia w informacji turystycznej przy ulicy Brackiej 12 w Lubaniu, a dotyczą one między innymi dukatów naszych lubańskich, które można kupić samodzielnie, można kupić w oprawie w formacie płyty CD, można kupić w formie pocztówki. Mamy również gadżety bardziej wartościowe ze skóry, to są portfele z napisem Lubań, miasto Lubań, to są wizytowniki, to są etui na pióra, na długopisy. Mamy duży wachlarz innych takich drobiazgów typu mieczyki do otwierania kopert, popularne filiżanki, pinsy, podkładki pod myszkę, ale również podkładki pod szklaneczki. Ja zapraszam Państwa naprawdę bardzo serdecznie do odwiedzania naszej informacji turystycznej, no oczywiście do dokonywania zakupów tak dla siebie, jak i dla naszych gości.